A dzień dobry. Mamy właśnie poniedziałek. A Krzysio wstał. Wypaliłem, bo przymrozek jest. A widzicie. A wszystkie stare rzeczy do worka. Trzeba powoli sprzątać. Bo niedługo święta, a chcę, zaśpiewam piosenkę dla Krzyśka. Krzysio z rana wstał, Krzysio z rana wstał, to mój przyjaciel, ja go umiem, lubię, on mnie też lubi. A to, co on nagrywa na mnie, to u mnie ma całkiej prawdy. Krzysio, Misio. Będą święta wspaniałe. Dzisiaj źle, o, to zaśpiewałem, źle wymierzył. Później trzeba z Jackiem wymienić, mam fakturę, wymienić ten zlew dzisiaj wieczorem. No to widzicie, jak to jest. No dywan, trzeba, to ja powyrzucałem tutaj trochę rzeczy. Taki poranek nasz jest, taki poranek jest. Sami widzicie, jak to jest. Nagrywam dla was. Czekam na święta. Już jest. Kupione, dużo w lodówce jest. A musiałem popiół z popiólnika wybrać i po prostu stąd zaczął się palić w piecu. A węglem się pali, a nie niektórzy gadają. Takie głupoty, nie wiadomo czym. Drzewem się rozpala, skrzynki się łamie całe te i po prostu się, jak się rozpala, to rozpala się ogółem, później węgla się sypuje i po prostu pali się. Pozdrawiam kobietę Krakowa, o i też pozdrawiam córkę, która ma 24 lata. A ta kobieta jest ogólnie zainteresowana mną, ale jest dużo bardzo kobiet, które są samotne. Wdowa, ta kobieta jest. A jak to będzie, to się okaże jeszcze. Może być przyjaciółką, bo ogółem dobrze modliliśmy się z Krzyśkiem o Gosię, a mało zawału Gosia nie dostała. Dobrze, że przeżyła, że żyje. Bardzo dużo ludzi umiera. Sami widzicie ten wirus, ale dobrze, że po prostu zaszczepiony jestem, nie choruję, zdrowy jestem. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Szanowny Boże, za to, co ugłym się
sami widzicie, też żołnierzy pozdrawiam. Widzicie w domu bez maski. Ja mam maski. Ja jak do sklepu, nie do sklepu, całe to zakładam maskę. Jak wychodzę z domu, to zakładam też maskę. I z tego powodu jest tak, a nie inaczej. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć wam miłego dnia życzę. To jest moja praca. Pragnę, żeby Gosia jak najszybciej wyzdrowiała. No, chcę mieć jedną kobietę, to obiecałem ją dla niej, dla Gosi, że po prostu ja chcę być naprawdę ze mną, to na pewno obiecuję tobie, że zaopiekuję się tobą i będę dbał o ciebie. I razem po prostu będziemy. O, zrobiłaś studio dla mnie. Widzisz? Nie możesz się denerwować, bo dużo martwisz się i po prostu dobrze nie zrealizowało serca. Chwała Bogu. I pozdrawiam ciebie serdecznie.